Dzień dobry Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym briefingu prasowym, podczas którego chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianach personalnych, które zajdą w Radzie Miejskiej Grudziądza, dokładniej mówiąc w Klubie Radnych Koalicja Obywatelska. Po wielu rozmowach, analizach, o których szerzej powiedzą za chwilę panowie prezydenci i pan radny Mateusz Cieślakiewicz, podjęta została decyzja o tym, że pan radny Cieślakiewicz podjął taką decyzję, że pan radny Cieślakiewicz zda mandat radnego Rady Miejskiej Grudziądza i będzie realizował swoje dotychczasowe zadania w różnych innych ważnych obszarach funkcjonowania miasta. Oddaję teraz głos panu radnemu. Drodzy Państwo, ta decyzja była naprawdę trudna, ale też w mojej ocenie konieczna. Ze względu na to, że wiele rozmów prowadziłem z panem prezydentem odnośnie mojej pracy czy działalności wcześniejszej. I po długich przemyśleniach podjąłem decyzję o zrzeknięciu się mandatu radnego. Z tego miejsca też dziękuję swoim wyborcom i proszę o zrozumienie sytuacji. Myślę, że swoją pracą też będę działał, jak do tej pory działałem, na rzecz miasta skutecznie i pozytywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Mateusz Cieślakiewicz to niewątpliwie społecznik, to człowiek, który ma pasję, to człowiek, który kocha zwierzęta, ale człowiek, który jest lubiany i ma szacunek wśród mieszkańców Grudziądza, zdobył mandat z bardzo dużym poparciem, ale to jest człowiek, który jest, nie, no, może to zabrzmi dość tak retorycznie, ale jest człowiekiem wręcz nie do zastąpienia. Jest człowiekiem, który zbudował Centrum Edukacji Ekologicznej. Człowiekiem, który organizował bardzo dużo, bardzo ciekawych eventów. Dzięki temu zbudował swoją pozycję, ale jest uwielbiany przez dzieci. Jest bardzo dobrym przełożonym swoich pracowników. A jak Państwo wiecie, przed nami stoją nowe zadania, jeżeli chodzi o teraz już Wydział Lasów Miejskich, bowiem pozyskaliśmy świetny cele i świetne zabudowania na ulicy Lipowej. Tam chcemy tworzyć Centrum Edukacji Przyrodniczej. Będziemy rozbudowywali Centrum Edukacji Ekologicznej i tutaj, aby to zafunkcjonowało, aby to można było rozwijać, potrzeba nam ludzi z pasją, ludzi zaangażowanych, właśnie takich społeczników, kochających przyrodę, kochających zwierzęta, robiących coś właśnie dla nie tylko mieszkańców przecież Grudziądza, ale to jest praca na rzecz, mogę powiedzieć, całego regionu. I myślę, że taką osobą jest właśnie Mateusz Cieślakiewicz i wielokrotnie z panem Mateuszem rozmawiałem. Wiem, jakie ma dylematy, jakie ma rozterki. Szanuję tą jego dzisiejszą decyzję. Wiem, że bardzo jest to trudna też dla niego decyzja, ale bardzo się cieszę, że wraca na pokład mój, mogę powiedzieć, że będziemy razem tworzyli drużynę i będziemy razem działali na rzecz mieszkańców Grudziądza. Więc pan Mateusz zostaje też społecznikiem, ale będzie realizował te swoje pasje i te swoje zadania na tym obszarze, w którym dotychczas funkcjonował. Uprzedzę już Państwa pytania, ponieważ został powołany Wydział Lasów Miejskich, gdzie stworzyliśmy referat, który zajmuje się gospodarką leśną i edukacją ekologiczną, co związane jest właśnie z rozbudową tego drugiego obszaru. Pan Mateusz Cieślakiewicz zostanie dyrektorem tego wydziału w ramach po prostu takiego awansu wewnętrznego. Dziękuję bardzo. Chciałbym dopytać, panie prezydencie, czy to, o czym pan mówił, tego nie było wiadomo przy układaniu list? Ja nie układałem list. Koalicja Obywatelska, dlatego to pytanie nie do mnie. Już odpowiem na to pytanie. Panie redaktorze, rzeczywiście wiedzieliśmy o tym, że gdy układaliśmy listy, tak, że gdy pan Mateusz Cieślakiewicz obejmie mandat radnego, będzie musiał zrezygnować z pracy w Urzędzie Miejskim. W związku z tym wiedzieliśmy, z czym to się będzie wiązało, tak? W związku z tym po wygranych wyborach pan prezydent ogłosił konkurs na to stanowisko, które pan Mateusz Cieślakiewicz na czas pełnienia mandatu radnego jakby zwolnił, zawiesił swoją pracę na stanowisku leśniczego Lasów Miejskich.
W związku z tym, że konkurs niestety zakończył się bez wyboru, bez wyłonienia kandydata, który mógłby zastąpić pana Mateusza Cieślakiewicza, bo chodziło nam o to, żeby kandydat, który zostanie wybrany na wolne, przez czas określone oczywiście, stanowisko, będzie w stanie podołać tak licznym obowiązkom, tak dużej odpowiedzialności, która wiąże się nie tylko z Centrum Edukacji Ekologicznej, ale z zabezpieczeniem mieszkańców, tak? Słyszeliśmy wielokrotnie, słyszymy to coraz częściej o ASF-ie, więc Leśniczy Lasów Miejskich też musi się zmierzyć z tym problemem. W związku z tym, że nie udało się wyłonić kandydata, który podołałby w ocenie komisji konkursowej, czy nie było żadnego, no tak. No, to żebyśmy byli precyzyjni. Okej. Okay. No także, no, czy nie udało się wyłonić, bo nie było takiego, który by podołał tym obowiązkom. No, w związku z tym, że prawo też, no niestety ja jako przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska, no i też radni Koalicji Obywatelskiej, no nie do końca nam się podobają te przepisy prawne, że pan Mateusz Cieślakiewicz chciał nawet charytatywnie, nie będąc na stanowisku urzędniczym, realizować te działania, które, do których ma uprawnienia, które mógłby realizować. Niestety prawo w takiej formule tego nie zezwala, więc na to nie zezwala, więc próbowaliśmy znaleźć inne rozwiązania, gdzie pan Mateusz mógłby realizować na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców dotychczasowe obowiązki. Niestety, jakie rozwiązania? Chociażby działalność przede wszystkim ta charytatywna, tak? Unormować to, jakoś umieścić w postaci takiej bezkosztowej dla funkcjonowania z jednej strony urzędu, gdzie prawo mogłoby to jakoś dopuścić, tak? Ponieważ wiemy, że no wyłączenie wyłączenie możliwości pracy radnego w jednostce Urzędu Miejskiego wiąże się z tym, że nie może być bezpośredniej podległości pod pana prezydenta, tak? I pobierania wynagrodzenia z Urzędu Miejskiego, czyli od pracodawcy, bo to są dwa różne organy, organ zarządzający i organ uchwałodawczy. Niestety prawo nie przewiduje takich możliwości, żeby nawet ta działalność odbywała się w sposób charytatywny, tak? Żeby był, nie wiem, jakimś doradcą nawet pana prezydenta w tych różnych trudnych obszarach funkcjonowania miasta. No w związku z tym decyzję panowie, pan Mateusz Cieślakiewicz po rozmowach z panem prezydentem no podjął taką, a nie inną. Więc no my ubolewamy, bo tracimy bardzo dobrego radnego, rozpoczął pracę jako świeżak, kolokwialnie mówiąc, w komisji rewizyjnej. Już no tutaj miał do czynienia z procedurą udzielenia absolutorium panu prezydentowi, wywiązał się w 100% z tych działań, także my ubolewamy nad tym, ale rozumiem zadowolenie pana prezydenta w tym obszarze i też części mieszkańców, bo do nas docierały głosy, że no zróbcie coś, żeby pan Mateusz mógł realizować te działania, które realizował jako leśniczy lasów komunalnych. No my mówimy, no okej, okay, ale co mamy zrobić, jeżeli prawo tego nie przewiduje, tak? No więc z jednej strony ubolewamy, a z drugiej strony no rozumiemy zadowolenie pana prezydenta i też cieszymy się, że będzie to na stanowisku leśniczego osoba, która, czy na stanowisku dyrektora, jak pan prezydent powiedział, osoba, która no ma kompetencje, ponieważ no to gwarantuje, że mieszkańcy będą bezpieczni. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć, że staram się zrozumieć i w całej rozciągłości rozumiem decyzję pana Cieślakiewicza, bo pozwolę sobie przypomnieć, jeszcze w minionej kadencji byliście Państwo także świadkami, kiedy to ówczesny radny Łukasz Piasecki także składał mandat i wtedy także miał rozterki, a więc te rozterki nie są dzisiaj obce, przynajmniej tak mi się wydaje i uważam, że pan Cieślakiewicz bił się od dłuższego czasu z myślami, ale to człowiek no, szalenie oddany swojemu zawodowi, szalenie oddany swojej pasji, a więc myślę, że tutaj nie ma żadnej straty tak naprawdę. Oczywiście pan przewodniczący Napolski może ubolewać, że traci tak dobrą jednostkę, jaką jest pan radny Cieślakiewicz, natomiast my razem z panem prezydentem, ja szczególnie cieszę się, że pan radny Cieślakiewicz, a właściwie pan Cieślakiewicz wraca na pokład do wydziału, którym mam przyjemność kierować. A więc mogę powiedzieć dzisiaj, panie prezydencie, my się bardzo cieszymy, a panie Mateuszu witamy na pokładzie.
Jeszcze powiem jedną rzecz. Pan radny na Polskim mówił dużo o rozwiązaniach prawnych. One są bardzo niespójne. One dotyczą wielu rozwiązań, które odnoszą się do samorządów. Proszę zobaczyć wybory prezydenta bezpośrednie, dwukadencyjność, a ta dwukadencyjność na przykład nie obejmuje starostów, nie obejmuje marszałków województwa. Podobnie jest pan wiceprezydent Tomasz Smolarek musiał zrezygnować z mandatu radnego, a to już nie dotyczy na przykład członków zarządu województwa czy marszałka województwa. I patrząc na to szerzej, to są pewne rzeczy takie, które społecznikom nie zawsze umożliwiają realizację się na poziomie właśnie Rady Miejskiej, bycia radnym, ponieważ zresztą w przeszłości też mieliśmy taki jeden przypadek, który też spowodował wygaśnięcie mandatu, ponieważ ktoś prowadził działalność na mieniu miejskim. Podobny przypadek był chociażby w starostwie powiatowym, gdzie ktoś prowadził od bodajże 20 czy 30 lat, do dzisiaj prowadzi działalność i też mu groziło wygaszenie mandatu. A więc te rozwiązania prawne, one nie zawsze są, nie mówię, nie tylko, że niespójne, ale są też jakby trochę odrealnione. I ja bardzo żałuję, że taki człowiek jak Mateusz Cieślakiewicz nie może być radnym, a jednocześnie realizować swoją pasję na rzecz mieszkańców, bo przecież trudno sobie wyobrazić, że teraz będzie robił zupełnie coś innego. No, jest człowiekiem wykształconym, jest człowiekiem, który, tak jak powiedziałem, kocha las, kocha zwierzęta, kocha przyrodę. No i po prostu to jest jego życie. I te rozterki, które przeżywał przez ostatnie dni czy ostatni tydzień, no naprawdę są nie do pozazdroszczenia, dlatego ja się cieszę, że dalej będzie pracował na rzecz mieszkańców Grudziądza, że będziemy współpracowali i wierzę, że to będzie sukces nasz wspólny, bo mamy dużo do zrobienia, a mamy duże, naprawdę fajne plany. Więc jeszcze raz, Mateuszu, dziękuję Ci. To pytanie do Pana Przewodniczącego, bo tam wiadomo, jakie są następne miejsca na liście pozostałych głosów. Czy wiadomo, kto już to zastąpi, czy ma Pan deklarację kolejnego? Państwowa Komisja Wyborcza, jak Pan Radny złoży mandat, to zostanie wszczęta przez Państwową Komisję Wyborczą cała procedura i kolejną osobą z listy jest Pan Robert Kampiński. Ale czy wiecie już, że Pan Robert Kępiński... Będziemy rozmawiać z Panem Robertem i no, myślę, że tak, no, po to kandydował, żeby raczej zostać radnym, tak? Także to, tak ja to rozumiem. Więc będziemy rozmawiać z Panem Kępińskim i myślę, że skład rady na najbliższej sesji będzie już uzupełniony. A nie uważacie, że to jest trochę wprowadzanie mieszkańców w błąd? Bo na listę dostają się osoby, które z racji swoich zainteresowań i działalności wcześniejszej mogą liczyć na duże poparcie, a w przypadku Pana Cieślakowicza już było wiadomo, że tutaj się to nie zepnie. Dostaliście dużo głosów, a w tle jakby już się mówiło o tym, że Pan Cieślakiewicz tak zrezygnuje. Panie redaktorze, że zrezygnuje z pracy w lasach komunalnych. Nie, to takich planów nie było, bo chociażby powołując Pana Radnego, Rada Miejska, gdy wybierała Pana Radnego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to oczywiście nie było takich planów, żeby rezygnował. Później ewentualnie chcieliśmy troszeczkę odciążyć i zastąpić, żeby Pan Radny był zwykłym szeregowym, przepraszam za określenie, ale członkiem Komisji Rewizyjnej ze względu na to, że myśleliśmy, że uda nam się wypracować takie procedury, które by pozwalały wesprzeć lasy komunalne przez Pana Mateusza Cieślakiewicza, ale nie w takiej formule, w jakiej dotychczas funkcjonował przed objęciem mandatu. Niestety no, prawo takich możliwości nie przewiduje. W związku z tym no, taka, a nie inna decyzja zapadła. Wiemy też, i tu myślę, że Pan Prezydent może czuć się szczęśliwy i Pan Wiceprezydent z tego tytułu, ponieważ wiemy, że Pan Mateusz Cieślakiewicz miał propozycję pracy w lasach państwowych. No jej na chwilę obecną jeszcze wiemy, że nie przyjął, dlatego no tutaj dobrze może, że Pan Prezydent będzie miał możliwość współpracy. I też nie wiedzieliśmy, że będzie problem ze znalezieniem osoby, która zastąpi Pana Mateusza Cieślakiewicza, gdyż, no, tak jak mówiłem, poprzeczkę Pan Mateusz podniósł wysoko. Z tego co wiem, to jedna osoba chyba się zgłosiła do konkursu, ale wymagań formalnych chyba nie spełniła i
przez to nie mogła zostać w ogóle nawet rozpatrywana jej kandydatura, więc nie wiedzieliśmy tak do końca, że jest taka nisza w tym obszarze, którym zajmował się pan Mateusz Cieślakiewicz. No tak, wiem, jak to ważne jest obszar. O tym było wiadomo już przed wyborami. To, że pan... Że jest taka nisza i że nie znajdziemy kandydata na stanowisko, które czasowo... Ale to oczywiście, dlatego tak wiedzieliśmy i dlatego... Pasje pana Cieślakiewicza też się nie pojawiły wczoraj. Ależ więc... oczywiście, dlatego panie redaktorze, mówię, oczywiście wiedzieliśmy, że pan radny, pan Mateusz Cieślakiewicz, gdy zostanie radnym, będzie musiał zdać mandat. W związku z tym naturalnym było, że będzie ogłoszony konkurs i na tym czas, gdy pan Cieślakiewicz będzie pełnił mandat radnego, czyli przez te 5 lat, będzie teoretycznie wakat zapełniony przez osobę, która będzie zastępowała w pewnym sensie pana Cieślakiewicza, dlatego też był ogłoszony przez pana prezydenta konkurs. Pan Mateusz chciał realizować swoje pasje i miał propozycję pracy w Lasach Państwowych, jednakże no, z niej nie skorzystał. W związku z tym my w momencie układania list nie wiedzieliśmy, że będzie problem z zastępowalnością, tak? Więc to jest może też kwestia jakiegoś kształcenia, tak? Może technika leśne powinny funkcjonować w większym wymiarze niż dotychczas. Albo zmiana prawa. Albo zmiana prawa, która by pozwoliła nawet w tej formule, o której myśleliśmy, że będzie możliwa, działać, wspierać pana prezydenta czy biuro lasów komunalnych. No niestety prawo jest niedoskonałe. No i tyle. Czy mamy rozumieć, że Mateusz Cieślakiewicz zdecydował dlatego, że nie znalazł się jego zastępca na czas kadencji? Bo tak wynika Nie. Ja to jest pytanie. To znaczy to może do mnie. To znaczy, słuchajcie Państwo, to pewnie nie tak do końca. No, ogłosiliśmy konkurs i rzeczywiście ten konkurs nie został rozstrzygnięty. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że to jest decyzja przede wszystkim pana Mateusza Cieślakiewicza, więc to Państwo jego musicie pytać. Jeżeli po wielu rozterkach, po też rozmowach ze mną, podjął decyzję, że jednak z bólem serca, ale rezygnuje z mandatu, no to ja to przyjąłem jako dla mnie bardzo dobrą decyzję, dlatego że będę jeszcze raz to powtarzał. Mateusz Cieślakiewicz był bardzo dobrym pracownikiem, bardzo dobrze ocenianym przez mieszkańców, przez swoich podwładnych. Był człowiekiem z pasją. I sprawdzony pracownikiem. Oczywiście. Dlatego ja się cieszę jako pracodawca, że wraca na pokład. A tak jak powiedziałem, mamy wiele ciekawych pomysłów, ciekawych zadań, nowych zadań, ambitnych i wiem, jak będzie to realizował Mateusz Cieślakiewicz, to one będą naprawdę służyły mieszkańcom i na pewno je zrealizujemy. Więc to jest moje zdanie. Pytanie do Mateusza, jest, że nazwa stanowiska się zmieni trochę, ale będziesz traktował to jako kontynuację, czy coś nowego, jakie priorytety najważniejsze? Jak już są dyrektora. Tak? Jedźcie już zobaczyć na Lipową, już jest ogrodzenie, już zaczyna to miejsce inaczej wyglądać, już jest tam kwiatki posadzone, naprawdę już się coś dzieje. Ja nie mówię, że to jest zasługa Mateusza, bo jest teraz na urlopie, ale już jego ludzie naprawdę. Więc, a myślę, że jeszcze w tym miesiącu może nie, ale w lipcu będzie już kino nocne, tak? Więc słuchajcie, tam ożyje, więc już pod wodzą Mateusza on tak wychował tych ludzi, że nie odpuszczają. Odpowiadając na pytanie, no, będę realizował te zadania, które do tej pory robiłem, czy przed objęciem mandatu, ale przede wszystkim to, co zaznaczył pan prezydent, czyli rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej na Torem 1 i Centrum Edukacji Przyrodniczej. To jest dla mnie coś, co przemówiło podjęcia tej decyzji, bo taki obiekt chociażby na Lipowej no, ma swoje, powiedzmy, walory i będzie w przyszłości naprawdę pięknym obiektem. I jest to dla mnie na pewno duże wyzwanie, żeby sprostać temu zadaniu, jak jest realizacja wybudowania Centrum Edukacji Przyrodniczej. Przypomni pani, ile pan miał głosów? 463. A koło jakąś się nazywa ten? Pan Kępiński 260. A potem jest, że pan Kocik, zdaje się. Dobrze, analizowaliście państwo, na pewno to analizowaliście, gdyby nie pan Mateusz Cieślakiewicz, to ktoś od was by wszedł, czyli ten Kępiński by wszedł do rady, czy ktoś z innego komitetu? Nie, naturalnie kolejna osoba... No,
kolejna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, chodzi do... Nie, nie. Panie redaktor, chodzi o to, czy gdyby nie startował pan Mateusz Cieślakiewicz, czy z... Czy szedłby pan dokładnie. Uzyskalibyśmy dwa mandaty, o to pani pytała. Tego nie analizowaliśmy, panie redaktor. Ale zakładając, staram się odpowiedzieć, że Robert Kępiński jest nie mniej popularny, albo prawie tak samo popularny jak Mateusz Cieślakiewicz, mogę z całą odpowiedzialnością... Chyba nie tak samo, panie wiceprezydencie, 400-200 głosów, to tak, jest 100% nie. Tak, powiedziałem, że jest nie mniej popularny, o kapkę wyżej, czyli o te 100 parę dziesiąt głosów Mateusz Cieślakiewicz pokonał Roberta Kępińskiego, ale zakładając, że nie byłoby Mateusza Cieślakiewicza, a popularnością nie odbiega Kępiński od Cieślakiewicza, zakładam, że Robert Kępiński mógłby zakręcić się w okolicach 400 głosów. A jeszcze dodam, pani redaktor, że bo rozumiem teraz, o co pani chodzi. Jeżeli pana Mateusza Cieślakiewicza nie byłoby na liście, no to ktoś na tej liście musiałby być, ponieważ Koalicja Obywatelska wystawiła pełne składy w każdym obwodzie, więc to jest takie wróżenie słusów, a no my jesteśmy dalecy od tego. Pan Mateusz Cieślakiewicz był osobą bardzo rozpoznawalną, oczywiście bardzo jest nadal dobrym PR-em. Oczywiście jest nadal, i bardzo zaangażowana w życie, funkcjonowanie miasta, dlatego... To pewniak, tak? To nie, znaczy to nie, wyborcy, nie, panie redaktor, to wyborcy decydują, kto wchodzi do rady. Bardzo cieszymy się i dziękujemy, że mieszkańcom, którzy oddali głosy na radnych Koalicji Obywatelskiej, dostaliśmy bardzo duże poparcie od mieszkańców, to jest bardzo duży mandat zaufania, dlatego też czujemy się zobowiązani dzisiaj poinformować mieszkańców, za pośrednictwem państwa oczywiście, za co bardzo dziękujemy, o tej decyzji, którą pan Mateusz Cieślakiewicz podjął i bardzo z jednej strony ja jako przewodniczący klubu i klub radnych ubolewamy, tak jak już mówiłem, że tracimy w pewnym sensie tak wartościowego, cennego radnego, ale z drugiej strony cieszymy się, że ten cenny narybek, że tak powiem, pana prezydenta Glamowskiego będzie wspierał i pana prezydenta Glamowskiego, i pana prezydenta Smolarka w Urzędzie Miejskim i będzie działał na rzecz mieszkańców. No i ten postulat w pewnym sensie mieszkańców, no zróbcie coś, no to może pan Mateusz też właśnie wziął pod uwagę, zróbcie coś, żeby pan Mateusz mógł nadal działać w Centrum Edukacji Ekologicznej, bo tam brakuje, no pewnie też gdzieś tam był brany pod uwagę.